Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was do Snajpera Ghost Warrior 3. Jak widzicie, dzierżę w rękach nową snajperkę, automatyczną. Ona się nazywa Keynight, coś tam. Ale nie będę was zanudzać technicznymi szczegółami, zabierzmy się za misję. Aż iskry lecą. Danych o tej nowej centrali transportowej. Idziemy Ma tam. kluczowe znaczenie dla zwi. Może coś bliżej? Grzynia wpływów separatystów. Dzięki niej mogą szybko reagować na zagrożenia. A jakieś wieści o tej ważnej dostawie, na którą czekają? Nie. Wiemy tylko, że jest niezwykle ważna. Dlatego właśnie musisz tam przeniknąć i zdobyć deklarację przewozu. Chcemy wiedzieć, co się tam wozi i dlaczego. Cholera. Miałem nadzieję na fajerwerki. Według informacji separatyści gromadzą tam paliwo w wagonach cisternach. Jest tego dość, żeby wyjebać całą bocznicę w kosmos. O, takie fajerwerki to ja rozumiem. Wystarczyłaby mała iskierka. A ty jesteś jak pierdolony miotacz ognia. Zrobię, co się da. Co my tu mamy? Szybkiej podróży tylko. Nie ma co się zbliżać. Oni tam są. Jestem tu. Się tak. Odbiór. Dobrze. Deklaracja powinna być gdzieś w budynku. Gdzieś mnie snajper wykrywał. Tutaj. Nie wiem gdzie. Się schowam na razie. Ciągnę drona, coś trzeba dronem poszukać, bo nie wiem gdzieś jest ten snajper, ale nie wiem gdzie dokładnie. A tam w tamtej wieży na pewno. No, siedzi gnój wcelowany. Dobra, to sobie poradzimy z nim. O, Lender. Wróg na mojej pozycji! Otworzyć ogień! W którą stronę jest przychylone. Dobra. A on tam jest. Dobra. Idziemy do drugiej wieży.
i jeszcze buletka. I główka. Brak ruchu wroga w tym sektorze! Dobra, zostajemy je szukać. To najważniejsze. A snajperka teraz? Niech będzie też ze snajperka jego teraz. Może by gdzieś spadła nawet? To też już nie mam. A jeszcze muszę poszukać tej snajperki. Chciało je wziąć gdzieś, wyrzucić. Jak ta snajperka wyparowała? Gdzieś na ziemi leżała? No kurde, nie ma. Wsiąkła. Ale to ona by nie spadła nigdzie, tylko na wody poniżej. Tego tam ewidentnie nie ma. Dobra, jeszcze raz pójdę na schody. A jak nie będzie, to... Nie ma, dobra. A jest tutaj. Tonojski. Nie, to jest ta sama co ja mam, dobra. Chociaż ją złupię. O. O ja. Po jednym. 1 i 4. Uff. Blisko. Na punkcie są jeszcze. Jeszcze jeden został. Chcę przejść górą teraz. Tego ostatniego. Dobra. Poszli spać. Nie wiem, czy to wszyscy. Nie udało się w głowę trafić. Dobra. Jest to.
Mam deklarację. Przyjąłem. A teraz spuść paliwo z tych cystern. Ciekawe gdzie jest to do... O, tutaj jest skrzyneczka. Towary handlowe zawsze na propsie. Popodnośmy teraz itemem. Znaleziono nową wskazówkę? Gdzie? Nie wiem. Otwórz zawór, żeby spuścić paliwo. Dobra, spuszczam paliwo. Tu mam jakieś szczęście elektroniczne. To też weźmy zaraz tą. Nie wiem, gdzie tu są goście w ogóle. Otworzyłem drugi zawór. Zrobi się tam niezła zadyma, gdy wybuchnie pożar. Więc lepiej się oddal, zanim zaczniesz się bawić ogniem. Ale bujło. No nieźle rąbło. Spadam, 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 spadam. Myślałem, że mnie trafi też. Dobra, trzeba uciekać z tym. Jeszcze tylko podniesiemy tą amunicję. I możemy uciekać. Nie wiem, gdzie jest mój pojazd, ale okej. Niby na głośno, ale udało się po cichu zrobić tą misję.
Mamy. Warrior zabójstwo 18, 1 alarm wroga, 77% celności snajperskiej, 7 strzałów w głowę. No, może być. Wyjdź. Ta deklaracja przewozu, którą skradłeś. Mało tu szczegółów, ale piszą o paru potężnych cysternach. Jedźmy sobie jeszcze ten takie, punkt. Używa się do przewozu najgorszych świństw. Skąd to wiedzą? Z Rosji. Dobra, muszę tu się przenieść, żeby mieć auto obok siebie. Jedna z głów naszego dwugłowego węża. No, Dawid i Tomas. Najwięksi skurwiele wśród przywódców separatystów. Ich ugrupowanie jest jak jebana zaraza. A ten Flostow? To Rosjanin? Zgadza się. To jakiś naukowiec. No i słuchaj tego. Jak tylko pojawiło się w dokumentach jego nazwisko, natychmiast zjawił się Mossad. Chyba też go szukają. Mossad będzie pomagać czy przeszkadzać? Jeszcze nie wiadomo. Musisz się spotkać z ich przedstawicielem w pobliskim regionie. Na neutralnym terytorium. Wow. Jeśli coś takiego jeszcze istnieje. Sprawdzę to. Masz inne informacje? O kurde. Przykro mi. Żadnych danych o robocie. Jezu Chryste, gdzie on jest? Jak go znam, pewnie kryje się gdzieś na widoku. Cwaniak. Zna się na tym fachu. I dzięki temu na pewno przeżył. Robię w tej sprawie co mogę. Wiem. Ale dla JSOC najważniejsza jest analiza danych o Dawidzie i Tomasie Sidamonidze. Zdobądź informacje o Flostowie i nie pokłóć się z agentem. Tylko jeżeli nie będzie mi podskakiwać. Bez odbioru. Nic ciekawego znowu. O, i nas zdobyłem. Krzywe zwierciadło. Zapnijmy się do kwatery głównej, zobaczmy. Kurczę, by trzeba było kiedyś zrobić jedną nagrywkę, chociaż żeby pozabijać te wszystkie, nie wszystkie trzy cele, tylko no te ważne cele, bo tylko mam trzy oznaczone. W sumie to jest ten jeden. A, mamy chwilę to, albo w sumie. Dobra, tepnijmy się do głównej bazy, zobaczmy co tam dostaliśmy za nową broń najlepiej. To będzie chyba najlepsze na razie rozwiązanie. Chyba dwie bronie dostałem. Tego co było widać, ale nie wiem. Aha, dostaliśmy nabój przeciwpancerny. To jest też dobre. Ja wywalę chyba ten. To jest jaki? Webiący. No nie, dobra. Już fajne, dobra. Nie, czyli to pistolet dostaliśmy. Ewart. No, no. Dobra, kupimy go. Unik. Dorian. Laser. Nie tak? Ale dobrze. No to tyle, co dzisiaj wam chciałem pokazać. Dziękuję, że obejrzeliście odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mu fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. I zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek z gry Sniper Ghost Warrior 3. To wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.